Witajcie, mężczyźni, z tej strony Trakol, w kolejnym odcinku z Wizard with a Gun. Kolejny odcinek, kolejny dzień, kolejna ekspedycja. Teraz zauważyłem, że mamy jakieś zadania, że musimy zrobić kilka rzeczy. Ale myślę, że te zadania możemy na razie wyłączyć sobie, chociaż one i tak są nieco bardzo widoczne. I ogólnie sobie zobaczymy, co to nam robi. To oznacza, że pod T mamy teleport do tego. Ciekawe, czy to podczas ekspedycji działa. Może raczej... Może tak, może nie. Wskazuję, że to po prostu nam wysyła na środek, jeżeli będziemy bardzo daleko. Więc tak, zdobyłem kilka książek, bo tam to można było pochodzić sobie po tym świecie i pozdobywać. Więc tak, pierwsze co chcę sobie zbadać, to żeby móc badać zwierzęta. Tutaj jeszcze nie możemy, bo mamy zbyt mało, więc możemy sobie zebrać no, różne rzeczy, mamy tutaj takie, ale myślę, że zapalający byłby znakomity. Jeżeli chodzi o crafting tych, no to oczywiście my możemy sobie wykraftować na przykład ten kolejny pistolet. Nie możemy, bo nie mamy drewna. Ale myślę, że kiedyś będziemy mogli. Więc na razie rzucamy wszystko z powrotem i później sobie tutaj wyjmiemy rzeczy. Więc tak, w międzyczasie też sobie przerobiłem tutaj na pociski, no, że tak powiem, kochania, czy jakoś tak. Chodzi o to, że chcę sobie... No, chcę sobie tutaj poszukać, no, wykorzystywać je do, no, po prostu do strategii nowych. Okej, tutaj mamy to. O, i możemy sobie wykorzystać. Tylko, że jak mówię, to jest bardzo trudne, jeżeli zwierzę będzie nam uciekało. Okej. I lepiej tam przez dłuższy czas nie szukać. Więc tak, możemy sobie sprawdzić mapę i... Widzę, że tutaj jest. To mamy jak zwykle coś, nie wiem co. Tutaj oczywiście mamy zadanie z tym, ale niestety nie zebrałem wystarczająco kamienia, żeby tam mieć to, więc no... Wiązało wyszło. Więc pójdźmy najpierw sobie po nasz tryb, a później sobie poszukamy wszystkich rzeczy. Musimy sobie drewna poszukać i innych rzeczy takich ciekawych. Powiem szczerze, jak to mówiłem, tutaj to przez dłuższy czas nie będzie. O, jest to nowa frakcja. Ta frakcja, że tak powiem, to jest no kolejna frakcja, która się tutaj pojawia. Okej. I powiem szczerze, to jest dużo różnych takich frakcji, no nie powiem. Wiecie co, sobie jeszcze go zeskanuję. On jest taki easy, że au, powiedziałem to kiedy oberwałem, zawsze tak się to kończy. Okej, jak to już mamy, to tak naprawdę tutaj mamy różne zadania, ale, że tak powiem, nie są ważne. Tutaj mam jakiś mur, ale czy jest coś za tym? Nie, dobra. W takim razie my tutaj przychodzimy i będziemy szukać dalej. O, tutaj się coś jest. Okej. Więc tak, tutaj mamy oczywiście, jak mówiłem, tutaj kochanie. Jak to zrobiliśmy, to tak naprawdę... No... Możemy ich wykorzystać do tego. Tylko, że jest taki problem, że... Że umarli zbyt szybko. Okej. Nie wiem, co to jest. Czy to jest jakiś grób, że... Możemy... No, nie, dobra. Nie chcę wykorzystywać tego. Jakoś mało, nie powiem, przeciwników. O, dobra, wykorzystamy skanowanie, jak mówiłem. Skanowanie jest fajne, bo wtedy wiemy nieco więcej o naszych przeciwnikach. Ale to mogło trochę słabo wyjść, ponieważ jeżeli coś by zrespiło, to by było bardzo źle. Dobra, więc kolejna rzecz. Skanujemy go. Okej. Okej. Musimy uważać, dlatego że... To nie jest tak, że oni nie są niebezpieczni, po prostu my czasami możemy być zbyt bardzo przyjęci czymś i wtedy słabo jest. Okej, tutaj widzę, że gościu za ściany wyszedł, jakby wiedział, ale... Uj, nie powiem, trochę słabo było, że z tym baczką.
Okej. Trochę słabe robią rzeczy, nie powiem. Ale mamy tak naprawdę... O, kolejne to. Dobra, weźmy. Okej. Dobra, tutaj się pojawiło. Nie wiem dlaczego coś... Nie wiem, woda coś? Nie ma znaczenia? Okej, więc tak. Oni są daleko, ale... O, masz los. No, chyba nie dojdziemy do nich, bo... Żeby do nich dojść, to trzeba by było trochę przejść. A tutaj widzę, że dużo się blokuje. Dobra. Tak, tutaj są rzeczy. Tam widzieliście, jakie są frakcje, że nam się odblokowały. Widok na frakcje. Pytanie jest takie, czy nam się coś uda. O, to jest fajne, bo to nie, nas nie atakuje zbytnio, więc nie powinniśmy się tym za bardzo przejmować. No. To jest taki jakby przyjacielski mob. Okej, tutaj jest to, bardzo chętnie wezmę. Dobra, pytanie jest takie, czy nam się uda w 1,5 minuty wszystko zrobić. To jest obóz bandytów. Okej, bardzo chętnie sobie wykorzystam. Okej. Potrzebujemy tych 30 sekund, bo to naprawdę nam pomoże. Ale jest takie pytanie, czy my dobrze idziemy w ogóle? Nie. Nie wiem, czy mi się uda dojść na czas. Bardzo dużo czasu spędziliśmy po prostu na przeszukiwaniu tamtego. To w ogóle od nas ucieka, nie wiem, co to jest. Dobra, nie chowaj się, bo mamy minutę. Nie wiem, czy się mi uda w ogóle, bo mamy minutę, a to się chowa ciągle za jakimiś rzeczami. O, jest prosta linia i się zbugowało. Okej, szybko, szybko, szybko. I teraz uciekamy. Tak, krzak. Nie wiem, czy się dojdziemy. O, jest, dobra, na szczęście. Dobra, pojawili się. To nam da trochę czasu. Okej. Dobra, to jest najbardziej spokojne po prostu uciekanie. Czekajcie, to był pierwszy kamp ten, który... A nie, to był ten drugi. Weźmiemy po drodze rzeczy. Możemy go pozabijać. On nie jest jakiś niebezpieczny. Jak mówiłem. Ale może trochę dropi rzeczy. Rzeki są najgorsze, nie powiem. Dobra, idziemy w dobrym kierunku. Tak, dobrym idziemy. Raczej się nam nie zrespi chaos koło nas, żeby nam dać, więc musimy się jak najbardziej śpieszyć. Jest trochę, jak mówiłem, czasami się tak respią, że trudno określić. Grób to był po tej stronie. Dobra, 10 sekund. Dobra, zdążymy. Nice. Okej, wrzucamy ostatnie dwa. I zrobiliśmy zadanie? Zrobiliśmy zadanie, teraz mamy 0 na 0. Musimy jeszcze znaleźć tego gościa. Ale nie wiem. Dobra, sprawdźmy, czy coś to nam zrobiło. Odblokowało kolejne. O, i widzę, że im bardziej będziemy odblokować, tym możemy odblokować kolejnego bossa. Tak jak mówiłem, to jest taki fabularny i taki liniowy właśnie, jeżeli chodzi o to. Dobra, w takim razie cofamy czas. I 5 minut, jak zwykle. Okej. Więc tak, najpierw sprawdźmy sobie, co odkryliśmy. Więc tak, tutaj mechana. A, to są na tereny zrobione. Ale nie, jest Gunslinger, jak mówiłem. Jest ta frakcja, jest frakcja chaosu. Sami widzicie, jest sporo. Tego pamiętam, że spotkałem, jest strasznie długo się z nim walczy. Jest jakiś Riders. Wyglądają jak, w sumie jak my, ale nie są nami, więc hehehe. No mamy tutaj jakichś przeciwników jeszcze. No tego dużego kota mieliśmy, ale już nie chciałem go robić. Dobra, więc jak na razie musimy sobie zobaczyć, co my mamy. O, czy jest coś takiego jak Quick Stack? Trochę niepotrzebnie się nam pokazuje, że to zbieramy. Więc tak, pierwsze co, to chcemy wybudować to. Ale nie mamy teraz drewna, dobra. Jeżeli chodzi o drewno, no to wiadomo, że
drewno, to będziemy mieć tutaj. Wystarczy, że pochodzimy nieco i pozbieramy tych. Oczywiście drewna aż tak duży nie ma, bo ja już większość stąd wycięłem, ale jeżeli pochodzimy, no to powinniśmy mieć coś. Oczywiście będą takie wyprawy, których ja na razie na odcinku nie chcę zrobić, które będą tylko polegały na tym, że będziemy szli po materiały i do budowy. No, niestety to jest dumpster w pełnej okazałości, kiedy musicie po prostu chodzić w pewnym momencie i zbierać materiały, bo już musicie jakiś projekt zrobić. Dobra. Chyba już mamy wystarczająco, więc... A, tutaj jeszcze jest, więc... Na pewno już wystarczająco mamy. 4 i budujemy to tu. Zresztą nie musimy jakoś czekać na to. Dobra, jak to już mamy, to tak naprawdę mamy wykonaną jedną z tych misji takich. Musimy tutaj zbadać... Shotgun my mamy, wow. Nie zauważyłem. Okej, mamy wybadać to. Możemy to zrobić. I czy coś tutaj... Nie, już nic nie ma. To zgaduję, że to wszystko. Pytanie, czy to mamy? Nie, nie możemy. Możemy zrobić Fire Research Station, ale to chodzi o to, że możemy sobie porobić do tych. Myślę, że porobimy do Life Research Station, ponieważ bardzo chętnie bym sobie polepszył ten pistolet. Zbytnio go nie używaliśmy, bo nie mieliśmy jakichś dużych gromad, ale on by się nam przydał, żebyśmy sobie tych sojuszników... Sojusznicy mają to do siebie, że tam kilka strzałów muszą wziąć w siebie, ale po pewnym czasie to już aż, no po prostu im tam bardzo, no, tak powiem, opłaca się mieć kilku. Tutaj mamy coś do zniszczenia, ale raczej się nam nie uda, ale my musimy znaleźć drewno. Gaduję, że jakbyśmy robili, nie wiem, jakiś... speedrunowy, to byśmy stali przez 10 minut i walili w to, ale tak naprawdę to nie. Okej, więc tak naprawdę my musimy już tutaj pójść. Dobra, zobaczmy, co teraz Hilda dla nas ma, bo my już wybudowaliśmy tamto. A, mówi o rolu. Okej, czyli że 200 lat temu do czegoś doszło, świat się rozwalił i my musimy teraz walczyć z jakimiś gangusami. I pytanie jest takie, czy coś mamy jakieś... Tutaj jakąś coś mi się pokazuje, a to nie, to my jesteśmy. Okej, w takim razie typowa ekspedycja. No musimy pozbierać nieco rzeczy. Będę zbierać na bieżąco. Niestety wzięliśmy ze sobą całe nasze wyposażenie. To nie powiem, będzie bardzo bolesny dla nas. A to nie, to jest plus 2, dobra. Tutaj mamy... Mi się wydaje, że możliwe, że to jest coś a la... Nie wiem, do leczenia? Ale ja to rozwaliłem, nawet nie wiem, co to daje. Fajnie by było, jakby coś dawało po rozwaleniu, ale nic nie daje. Okej, mamy to... O, jak sami widzicie, oni tam trochę dają. I tutaj mamy kilka jakichś takich dropów z nich. To nie jest zazwyczaj jakiś mega dużo z nich. Oczywiście im lepszy przeciwnik, tym lepiej, ale tutaj mamy jakiś camp. I mamy tutaj jakieś gościa. Okej, facet po prostu tutaj jest i jak na razie nic nie możemy z nim zrobić. Jak na razie nic się nie pokazuje nam. Jak mówiłem, tutaj z czasem zapewne będzie nam się po prostu wszystko bardzo utrudniało. Wszyscy będą nam utrudniać życie, żeby jak najgorzej nam było. Ale coś tutaj mamy. Czy coś tutaj jest, tak powiem, ważnego? Mamy tą beczkę. Ostatnio widzieliśmy, że możemy ją wykorzystać w taki sposób. To tylko zamroziło.
Ja chciałem, żeby coś innego zrobiło. Okej. Dobra, ta wyprawa wygląda na to, że będzie typową wyprawą, żeby zbierać rzeczy. Okej. Tutaj coś też mamy, więc weźmy. Że tak powiem, graficznie bardzo mi się podoba, ale czasami takie nieoczywiste użyli, żeby pokazywać rzeczy. Dobra. Tego gościa załatwimy, dlatego że nie ma jakiegoś sensu go przytrzymywać. Póki nie mam więcej przeciwników, tak naprawdę nie opłaca się nam trzymać, że tak powiem, sojusznika na tym pocisku. O. O, mówiłem o tym. Zaatakował nas torbą, ale przez to, że ciągle nas atakuje, to nie możemy go zbadać. No nie! Prawie mnie załatwił już. O nie, coś tam... U! To jeden z tych dziwnych rzeczy, które nie powinniśmy się zbliżać jeszcze. Dobra, teraz to ucieka. No. Dobra. Nie musimy się na razie zajmować. Weźmy to. I teraz poszukajmy. Jest mechana, jak mówiłem, to jest... Oni są mega chill, ale mechana zabiła go. Tak, oni się nie lubią. Frakcje między sobą się nie lubią, a my... What? Ja takie... Dlaczego ten shotgun nie działał? Naprawdę. Było dziwne. Dobra, o, mamy tutaj jakiegoś gościa, widzę, na mapie. O, i mamy... to. O, to jest to. Czasami te ikonki po prostu nic nie mówią, ale mamy tutaj mnóstwo tych rzeczy. O, nie. A, to dobrze, że tym się... Dobra. Chodzi o to, że dzięki niemu będziemy mogli odblokować sobie umiejętność budowania platform. Więc to jest ważne. I tak. Polega to na tym, że bierzemy, postawimy. Okej, ale tutaj się pojawił potwór. Jak na razie, jak sami widzicie, one nie są jakieś mega trudne, ale z czasem się... No, będą trudniejsze. Okej. Okay. Uratowaliśmy Darynabiego, że tak powiem, trochę dziwnie tej strony. Pójdźmy w takim razie w tamtym kierunku i dzięki temu będziemy mogli chyba wybudować most. No, się pojawił akurat, że tak powiem, bardzo fajnym miejscu, dlatego że możemy to... Możemy naprawić, wykorzystać to do późniejszych. Tylko że jest taki jeden bardzo, bardzo fajny... Inaczej, bardzo fajny... Bardzo niefajna rzecz, jeżeli chodzi o to, że nie mamy kompletnie czasu. Dobra, zeskanujemy to i będziemy, naprawimy ten most i będziemy uciekać, bo już czasu nie mamy. Tak, większość będziemy próbować jak najmniej czasu, żeby było tutaj, ponieważ to po prostu będziemy mogli wykorzystywać na to. Ale mamy taki jeden problem. Przeszliśmy przez to, ale musimy wrócić. A wrócić to nie możemy, bo nie mamy czasu. Dobra, tutaj jest jakby co lore. I tak naprawdę zapewne ktoś kiedyś zrobi filmik z loru, ale... No nie powiem szczerze... Trochę słabo nam wyszło. Mamy tutaj strasznie dużo... Bardzo drogiej amunicji. A tej taniej nie mamy. A, możemy użyć te, zapomniałem o tym. Dobra. W takim razie tylko zniszczymy to, co możemy. Chyba, że możemy użyć coś do zeskanowania. Tak, Darnami, no to on tutaj właśnie nam pozwolił na to. Widzę, że jeszcze ubrania będziemy mogli. To w sumie dobrze, że ubrania. Może jakieś fajne ubranko porobimy. Tutaj Map Altar. Podaje się, że to jest z właśnie lunetą książka. Jeszcze ma oko. Okej, okay. Więc w międzyczasie... A, nie możemy tutaj... Brakuje mi tego, że po prostu przez przypadek amunicja zużyła. To bardzo bolesne. Dobra, ale możemy wykorzystać to do budowy podłogi, jak mówiłem.
To bardzo chętnie sobie wykorzystamy, bo no, trzeba sobie porobić nieco skrótów tutaj. Tylko, że to wykorzystuje kamień, którego nie mamy obecnie zbyt dużo. Dobra. Tutaj coś dostaliśmy, czy nie? Nie, nie zrobiliśmy nic. Okej. Okay. To jeszcze jedną ekspedycję zrobię i zobaczymy, bo jak sami widzicie, to często bardzo... No, bardzo długo to zajmuje, a tak naprawdę mało co robimy. Ale więc robimy już ostateczne ulepszenie i sprawdzamy tutaj amunicję. Po pierwsze, amunicję tą podstawową. W sumie moglibyśmy sobie porobić, co to jest ulepszenie na to amunicję. Ale czy to jest ulepszenie na tą broń do tej amunicji, czy to jest w ogóle ulepszenie... Nie, na tą broń do tej amunicji, okej, okay, to jest fajne. W ogóle nie mamy liścia, który jest mega easy do zdobycia, ale my tego nie zrobiliśmy. I dosłownie możemy zeskanować teraz wszystko. Teraz wszystko będziemy mogli zeskanować. Jest straszne. Dobra, więc jak się nam będzie pokazywało, to będziemy to otwierać, bo to chodzi o to, że nam się dekoracje właściwie tutaj się odblokowały, więc będziemy mogli dosłownie wszystko zeskanować. Zgadzam się, że jest jakiś achievement za zeskanowanie wszystkiego. No i możemy sobie pobudować tu, tutaj, tak, wiecie, to też są takie typowe do robienia, żeby później sobie bazę porobić tu, bo tak chyba praktycznie to w ogóle to nie ma znaczenia. Może. Tutaj nic nie widzę takiego. Ale oznacza to, że opłaca nam się mieć te punkty. Ale z drugiej strony... Czy na pewno? Z drugiej strony to jest takie, że będziemy mieć te punkty, ale czy one później do czegoś nam nie są potrzebne? Bo jest ich zbyt dużo, żeby nie były potrzebne do czegoś. Ale na razie je schowamy. Co najwyżej później je zdobędziemy. No się nam tutaj odblokowują wszystkie rzeczy. Co jest denerwujące, nie powiem. Powinno być, że to znika, kiedy się już kliknie w to, bo tak to denerwuje. Dobra, w takim razie idziemy na ekspedycję, musimy sobie przewinąć czas do przodu. No i zobaczymy, jak to będzie. No, gra jest powtarzalna. Nie jest to jakiś też minus gry, że gra jest powtarzalna. Okej. Okay. Tutaj nam się pojawiła już Hilda. A, dobra. To ona już powtarza. Dobra, czyli póki ona nie ma nic tam pokazanego, że do niej trzeba pójść, to wszystko jest ok. Ok, to jest ten mały. Malutkich to nie będziemy zbytnio atakować, bo nie są nam potrzebni. Tutaj wydaje się, że są jacyś przeciwnicy. Ale możemy zeskanować rzeczy. No. Widzę, że skan podczas wyprawy jest nawet długi. Dobra. Tutaj się przyda nasz... Dobra. Oprócz tego, że nas zginął od razu, to tak to w sumie trochę sukces jest. Op, 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 au, au! Au, obrywamy i to mocno. Dobra, zebraliśmy jakiegoś gościa, który był dobry. Okej. Okay. Au, au, au. Automat. Dobra, chyba się zajęliśmy wszystkimi. Szkoda, że nie poszliśmy tym miejscem, gdzie... Było sporo beczek, mogliśmy ich wysadzić. W sumie możemy teraz ich wysadzić. Jest tutaj jakiś gościu. Udało się. I dużo rzeczy spadło. No, nie powiem, to jest dobry moment, żeby sobie nieco ograndować.
O nie, jakaś beczka tutaj nas... Coś tutaj... Coś tutaj się stanęło, że... Ta beczka nie wybuchła. Dobra. Powykorzystamy to. Widzę, że z czasem to się zamienia w węgiel, więc to jest nawet dobre. Ale my też musimy uciekać od czasu do czasu. Ale nie powiem, ta mechanika z beczkami jest dosyć śmieszna, ale fajna. Dobra, dobra. Weźmy. To się coś stanęło z tym? Nie. Dobra, chyba to była ostatnia tak naprawdę beczka. Jakby co chaosu nie da się zaprzyjaźnić, więc... Więc nawet nie będę próbować. Dobra, widzę, że przez chwilę nam się postać na mapie przeszła po tym, co zbadaliśmy. No jakby tutaj do nas poszło, to byłoby fajnie, ale... Nie wiem. Są za ścianami. 2 minuty. Teraz próbujemy. Zły przedmiot. Dobra, czy one będą nam pomagały, czy... Au, obrywałem. Obrywam mocno. Dobra. To był złe podejście. A jeszcze tutaj chaos się pojawił. Dobra, jest problem. Beczka, wybuchowa beczka. Nie. Nie, tylko nie ta kolejna. No, oszczędziliśmy specjalnie. Nie przesuwaj do nas tej beczki. Musimy uciekać. Okej, okay, nie wiem, czy się nam uda go załatwić do tego momentu. A niech to. Padliśmy. No jak sami widzicie, no z czasem ci przeciwnicy będą mocni, a my musimy się po prostu uzbrajać. Okej, okay, myślę, że to będzie ostatni odcinek przed moim grindowaniem, więc teraz tu bym sobie trochę pogrindował. Albo sobie nagram grindowanie, może to będzie lepsze, ale to tyle z tego odcinka. No to trochę porobiliśmy. Dobra, był z wami trochę, no to cześć.